robimy dzisiaj, zebraliśmy się tutaj, żeby zrobić wam taki prosty przysmak. Bo tak, ogólnie wszyscy jarają się pizzą, nie? A my mamy swoją pizzę, taką historycznie wywodzącą się z biedy, czyli podpłomyk. A podpłomyk z czego jest wykonany? Z mąki, soli i wody. Czyli tak, mamy z mąki, soli i wody, banalny przepis na ciasto. Zrobimy sobie wersji takiej bardziej nam znanej właśnie z pizzy, z dodatkami, czyli tam przygotowałem sobie, tutaj mam taką mozzarellę pokrojoną, gotową kupioną, ser, szynka konserwowa, cebula, w Polsce jesteśmy jak bez cebuli, czosnek, pomidory, przecier pomidorowy, z którego zrobimy sobie zaraz sos. No to co, działamy. Pani, jak robi się ciasto? Mąki używamy pszennej. Dwie łyżki to jest w sumie na jednego. To... Jeden podpłomyk, czyli... A tu jest więcej niż dwie łyżki. Nie, tu jest chyba jakieś dwie łyżki właśnie. Czyli jedna taka na jeden. Jedna taka na jeden podpłomyk. Pięć. No to mogłeś od razu przysiadać. No to się je. Siała baba mak. A po co się sieje mąkę? Wiecie czy nie wiecie? Nie po to, że jest brudna i są kamienie w niej, nie? Nie po to? Chyba nie. Sieje się mąkę po to, żeby ją napowietrzyć, żeby urosła. A to nie było oczywiste? Myślę, że niekoniecznie. Soli tak, nie wiem, z łyżeczkę. Ja sobie tak zawsze na rękę, że to łyżeczka. Dobra, czyli dajemy do... Czyli tak, na 5 placków. 10 łyżek mąki, łyżeczka soli, tak? Tak. I woda. No najpierw dobrze. No i tak. O, rozlało się. Nie, kiszko. Czyli tak, Aga robi ciasto. No, dolewa wody, miesza najpierw, żeby się nie upaprać, nie oblepić rąk to widelcem. A później będzie wyrabiać. A ja w międzyczasie zrobię sobie sos i będę kroił składniki. Do sosu, no to mam przecier pomidorowy. Czyli w zasadzie to będzie robione na zasadzie pizzy. Tylko zamiast ciasta pizzowego do pizzy. Do pizzy. Zamiast ciasta drożdżowego to ten, zamiast drożdży, to bez drożdży po prostu. Dobra. Ja sobie daję tak, przecier pomidorowy, trochę soli, trochę pieprzu, trochę papryki ostrej, bazylię. I co? Mieszamy sobie wszystko, żeby nam się rozeszły przyprawy, żeby było trochę smaku. Dobra, szosza mniej więcej mamy. To kroimy sobie szynkę. Mam w plastrach konserwową, więc tylko w sumie prosto kostkę. I na razie sobie odłożymy do miseczki. Czyli tak, Aga, wstępnie wyrobione masz ciasto. Znaczy wymieszane w misce, teraz wyrabiasz na stolnicy, nie? Trzeba je wyrobić chwilę, żeby stało się takie plastyczne. Tu sobie zetrzemy sera. W zasadzie możecie wrzucić wszystko, co lubicie i co macie dostępne, nie? Może być najprostsza wersja, czyli nie wiem, sos pomidorowy i trochę sera i trochę szynki, już jest okej, nie? Macie ochotę na cebulę, dajecie cebulę. Macie ochotę na pomidora, dajcie pomidora i tak dalej, nie? No, a ja teraz zrobię porcję na jednego podpłomyka, takie kuleczki, takiej wielkości. Teraz... Czyli wielkości jajka? No, mniej więcej. Wielkości jajka będziemy wałkować. Od razu, to ciasto nie ma uderzyć, tylko rozwałkowane ciasto będzie sobie chwilę leżało. Musi odpocząć, żeby tak jakby trochę wyrosnąć. No, z drożdżami to musi ciasto poleżeć, żeby urosło, a tutaj rozwałkowane ciasto musi tak jakby... Dojść. Dojść, oddać. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Dobra. Serek utarty. Cebulę sobie kroimy. Cieniutkie pióra. Takie wielkości wyszły. Ja tam nie staram się, żeby one były jakieś tam specjalnie okrągłe, bo... Nie muszą być okrągłe, mogą być nieregularne kształty, to właściwie nie ma żadnego... Nie ma znaczenia. Żadnego znaczenia. Jeszcze sobie tak, czosnek. O, czosnek. Plasterki.
Zaraz zobaczycie, jak to wygląda, jak wyrasta i się wypieka takiego podpłomyka. Dawniej, pierwotnie to było robione przy ognisku na kamieniu rozgrzanym. Były wypiekane, później tam nasze babcie, prababcie i tak dalej na piecu, na blasze robiły, a zaraz pokażemy, jak my to robimy. Można to po prostu na patelni, w suchej patelni zrobić. No co, i pomidorka tak samo, plasterki. To tak jak na pizzy wszystko kroczy. Tak, składniki przygotowujemy tak jak na pizzę. Generalnie filozofii nie ma, tak jak mówiłem. Składniki dowolne, mniej składników, tym szybciej się to da zrobić. A ogólnie nie mamy pieczarek, jeszcze przeważnie dajemy pieczarki. Akurat dzisiaj nie ma, to nie będzie. To co, w zasadzie składniki mamy przygotowane. Aga kończy wałkować. Rozwałkowujemy je tak na bardzo, bardzo cienko, jak tam Aga chyba wspominała. No dobra. Dobra, to Aga tam wałkuje, a wam mniej więcej powiem, o co chodzi, jak my to pieczemy. Mamy do tego taką blachę, kółko, okrąg kółko wycięte z blachy. Blacha jakieś 3 mm. Kładziemy to na płomieniu, na kuchence gazowej. Odpalamy sobie kuchenkę. Grzejemy. I na dość mocno rozgrzaną płytkę będziemy kłaść nasze podpłomyki. I za chwilę wam pokażę, jak wygląda cała procedura pieczenia tego przysmaku. No to działamy. Klacki nam tam chwilkę odpoczęły. Zaraz zobaczymy, czy na tyle, żeby nam fajnie się wyrastały. Co robimy? Pierwsze co, bierzemy pierwszego placka, pach i czekamy sobie i się nam piecze. Placek nam wyrósł. To, że nam się troszkę tu przypali, na tych to w niczym nie przeszkadza, a wręcz będzie jeszcze lepsze. Więc tak, pierwsza rzecz. Możemy sobie trochę przygnieść te największe butki. Nakładamy sos. O, trochę mi się nawet rozciapało. I tak. Łyżka soku, sosu. Dajemy sobie sos. Możemy dać, jak mam pieczarki, daję najpierw pieczarki. Jak nie mam, to nie mam. Nie mam i nie daję. Tu ogólnie blaszki muszę na bieżąco usuwać to, co mi spadnie. No bo oczywistą rzeczą jest to, że zaraz się przypali. No i co? Dajemy sobie troszkę szynki. Jakoś niezgrabnie mi to dzisiaj wychodzi. Stres przed kamerami, przed milionami oglądaczy. No i co? Dajemy po kolei wszystkie składniki. Dajemy sobie cebulkę, czosnku trochę i pomidorek. Wszystko dałem, ale jeszcze mozzarella, żeby więcej sera. Ja jeszcze robię tak, że biorę sobie całą metalową pokrywkę i przykrywam to na moment, żeby nam się ładnie ser roztopił. Ogólnie nie bójcie się tego i nie przejmujcie, jak wam się przypali, bo tutaj nie czuć tego spalonego. A w sumie nawet im bardziej są przypieczone, tym są lepsze. Ja przynajmniej wolę takie bardziej przypieczone, gdzie nawet tam się lekko przypali któryś z tych bąbli. A ogólnie wtedy jest bardzo smaczne. Ach, buchnęła, parabuch. Jak już pachnie, zapachy są przednie. No i co, myślę, że już właściwie może być. No i co, pierwsza gotowa. I pierwsza. Aga próbuje. Pierwszy podpłomyk. No, Aga wpierdziela. A właśnie on jest taki chrupiący. Tak, nie jest jak pizza, nie jest grube ciasto, tylko cieniutkie, chrupiące. Aga szama pizzerinkę. Tu od spodu widać te przypieczone. To jest najlepsze w tym wszystkim. Sersze ciągnie. Ja już sobie też szamam. Jestem głodny. Ale możecie sobie zobaczyć, jak on wygląda. Jak zajebiście jest tu przypieczony. Jest takie ciasto sztywne, chrupiące. Jest takie dobre.
Jaram się. Banalna przekąska. Dosłownie kilka minut potrzebujemy, żeby zrobić. No, może kilkanaście. Z przygotowaniem wszystkich produktów. Naprawdę polecam. Róbcie sobie coś takiego. Kończymy te nagrywania. Pierdzielamy. A wy róbcie. Jedzcie, smakujcie. Lajkujcie. Subskrybujcie. I do następnego.